Witajcie! Zaczynamy orkę u Goru. Jedziemy. Talerzowanie było nagrane, także i nagramy orkę. Zobaczymy, co z tego będzie. A tutaj, jak widzicie, pewnie jeszcze może nie do końca. Jadę centralnie środkiem na palika tutaj tej działki, słupki geodezyjne. Gdzieś to pole nam uciekło, tutaj z boku mamy owies. I już uciekliśmy, aż o dziwo, nie weszliśmy sąsiadowi, tylko ugór w nas wszedł, że tak powiem. Ale to już wyrównamy, teraz posiejemy kukurydzę tutaj do orze, do bruzdy i później już będziemy to pilnować. O, dobra, teraz musimy trochę to porzeźbić, bo tu była kupa z opornikiem, zawsze zbieraliśmy i to wywieźliśmy rano trochę, tam jakieś resztki jeszcze. I teraz trzeba to oborać. I kukurydza lata moment, ile? Miesiąc trzeba będzie siać. Takie rzeźbienie z tymi kawałeczkami, ale no tutaj tak nie ma. W ogóle u nas małych, dużych kawałków tak nie ma jakoś. Same takie w miarę mniejsze. Przejadę jeszcze raz już tą bruzdę z końca w koniec, zobaczymy, jak to wyszło. Za głęboko też nie ma co teraz orać, już wiosenna orka, to wiadomo. A tutaj znowu żyto mam. Muszę tutaj zostawić poprzeczniak. Nie będziemy nic tam wjeżdżać, deptać tego. Póki co tutaj po nawłoci jest, ale mi jakaś butelka tam drażni. Tak nie lubię, jak mi butelka o siedzenie tam szeleści. Bardzo mi to denerwuje. Ten pomad jeszcze muszę ustawić. Dobra, jedziemy. Na razie dziesiątką, pomalutku, bo tutaj będzie mi skakał. Później mam nadzieję, że się uda, tak jak zwykle, jedenastką orać. Nie no, ta butelka mnie dobije. Muszę się tego pozbyć gdzieś. O, dobra, trzeba to powyrzucać, bo za dużo się nazbierało już. Już jest ogień, już z kabiny się tak nie wysiada za dużo. Już jest co robić. I o to chodzi. A tutaj troszkę widać, wyskakuje piasek, nie z tego powodu, że głęboko orze, tylko że tutaj był obornik i wiadomo, gdzieś tam się zawsze nabierało, tutaj turami, manitu, później no jeszcze na samym początku cyklopem czeskim, no i gdzieś tam tej ziemi trochę się jednak wybrało, gdzieś poszła w pole, ale no tak to jest. A bardzo miło zaskoczony byłem na Kielcach ogólnie, bardzo mi się podobało. Miłe takie gesty z waszej strony, podchodzicie, witacie się. No, w sumie się nie spodziewałem takiego zainteresowania. Bardzo ciekawie było. Wielu tam nowych ludzi poznałem, wszystkich bardzo pozdrawiam. Do następnych targów pewnie się spotkamy. Naprawdę, no, było ciekawie. O, i to takie chopki jakieś mi teraz wychodzą. Raz ta skiwa w górze, raz w dole, trzeba to trochę korygować. A tutaj obornik był. To będzie znowu ślisko na pewno, bo to takie już masełko, taki zleżały. O, telefon dzwoni. O, wyjątek zrobimy, odbiorę tym razem. Zawsze jest cięcie. Halo! No halo! Co tam? A pojechałem orać w końcu ten ugór. O, jak to tam idzie? A fajnie nawet! Już tutaj mam od tych palików zaczęte, to wiesz. To tu już idzie, na prosto. To już powinno iść. No, muszę poprzeczniak większy zostawić, bo się znowu pierwszy przejazd był vlog, teraz no vlog leci, w ogóle ty na wizji jesteś.
O kurde! Przywitaj się! Czego od razu nie mówisz? Właśnie zapomniałem. Cześć, witam wszystkich. Ja tak jakoś odruchowo, wiecie, no. Ja Orzej i zadzwonił telefon, a o kamerze zapomniałem. A ty jak się czujesz? Co tam się dzieje? A już lepiej. Siadłem do zdjęć, kurde, nadrabiam zaległości. Bo Filip rano dzwoni do mnie, że go poskładało jakiś przeziębiony i kurde, teraz, no dzisiaj już nic z niego nie będzie pożytku. Zobaczymy, czy jutro wyzdrowieje. Jutro już będzie pożytek. Mówisz? Mówię. To dobra, nie będziemy tu przedłużać nic, bo to wiesz. To tyle, że będziesz miał łatwiej montować, bo bez cięcia jest. No, dobra. To tam jak skończysz nagrywać, to możesz dzwonić, ja tam mam czas. Dobra. A jak mnie słychać, powiedz mi? Dobrze? Bardzo dobrze cię słychać. No to dobra. No właśnie, nigdy no, nie zapytam. Na razie. No dobra. No widzicie. Oj nie, muzyczkę musimy ściszyć, bo będzie problem później. Ja wiem, że byście chcieli muzyczkę. Ja też bym sobie chętnie w czasie wkręcenia filmiku nawet chciał posłuchać, no ale później będą problemy z YouTube'em. No nie. Musimy ściszyć. A tutaj no mamy koło 2 hektarów, to założymy. Później jadę dalej orać. Tam obornik na jednym kawałku jest rozwieziony, to też założę. Też jakieś tam będzie 2,5 hektara chyba jest. I tak to po kolei, ale to zobaczymy, może coś tam jeszcze na koniec nagram, tam jakieś to pokażę może mniej więcej jak pojadę. A my tutaj walczymy. O i a propos muzyczki właśnie, jak się rozłączył Filip, usłyszałem muzyczkę i mi się przypomniało. Możecie wchodzić na kanał, mamy tam zrobioną właśnie tą playlistę, o której kiedyś mówiłem, bo już jest ona chyba z miesiąc czasu na kanale, jakoś tak te targi, to wszystko i wypadło mi z głowy, żeby o tym powiedzieć. Także weźmiecie, wchodzicie w kanał Gagro TV, w playlisty i tam będzie muzyka do kabiny, można sobie pooglądać, posłuchać. Myślę, że wielu osobom się spodoba, bo piszecie na snapach, wszędzie ogólnie, no że jaka to piosenka, podaj tytuł i tego typu, no to pomyślałem, że udostępnię, bo naprawdę jak wam się podoba to co ja słucham, no to możecie też posłuchać. Muzyka ze Smurfa będzie. Dobra, teraz ten poprzeczniak trzeba tutaj wyprowadzić. Zawsze takie robię poprzeczniaki, żeby zawracać tylko z jednym wstecznym, bez tam żadnych kombinacji na 3, tylko tak jak teraz. Wsteczny wrzuciłem, pług się obraca. Do przodu rewers. Pług się obrócił. Lecimy. Dobra, 11 jeszcze raz, bo tam było ciężkawo. Zobaczymy teraz. Korzenie jednak są, to wiadomo, trochę trzyma. A to pole nie wiem ile lat, ze 30? Może aż tyle nie, ale blisko gdzieś będzie jak stoi. A te korzenie to jeszcze będzie trzeba na pewno się przejść później, po wierzchu trochę pozbierać, bo to szkoda się wnika. No, ślisko, ślisko. Ziemia aż cała czarna przesiąkła tak tą dojówką. Tutaj biała, co to się dzieje? O nie, znowu mamy telefon. Dobra, cięcie. Skorzystałem z okazji. Nie jestem na zewnątrz, to pokażę mniej więcej. Tak to wygląda. O, jak na ugór, to myślę, że nie ma do czego się przyczepić. Jest przykryte wszystko pięknie. Zobaczymy, mam miarę, jaka to głębokość wyjdzie. Przyrdzewiała miara. O, mamy około 25 cm, także no tu nie ma co więcej się rozpędzać. Ogólnie u nas jest płytko martwica, bym ją wyorywał. Drugie to, że jest orka wiosenna, to nie ma co. Będziemy jechać tak jak idzie. O, już korzonek. Korzonki sosnowe to się tak czepiają, zresztą wszystkie. A może tutaj podejdę jeszcze tak
na miniaturkę coś fajnego wychwycimy, żeby to jakoś ciekawie wyglądało. Dobra, nie ma co stać. W kabinie można też gadać. Biorę to jakoś delikatnie, jak to będzie. Cyk. Wezmę jeszcze, kurde, mi na górną skrzynię przeszedł. Muszę tą bruzdę wyprostować, bo mi tam uciekła po tych chowkach. Sporyte było. Chociaż to będzie wszystko takie skakanie po tych dołkach. Korzenie wiadomo, wyrwałem trochę później, to wyrównałem ani tu, ale no to zawsze zostaje. Ziemia jakaś czerwona mi tu wychodzi, wszystkie kolory świata widzę. Nie wiem co to ma być. Zobaczymy co to będzie. Generalnie kukurydza tutaj u nas na Ugory zawsze idzie i to fajnie się sprawdza. Właśnie była mowa w komentarzach, i bo ja jak tutaj wyrywałem, mówiłem, że będzie kukurydza na vlogu. I czy nie ma drutowca, jakichś ogólnie robaków. Zdarza się na Ugorach, chociaż bardzo rzadko, nie ma z tym większego problemu w Ugorze. Chociaż jak się zdarzy, no to można sobie z tym poradzić. Opryski też sobie poradzą. Wiadomo, troszkę ją tam osłabi, nie weźmie 100%, ale no zawsze to się uratuje tą uprawę. Ale najgorzej jest jak łąki jakieś stare są, to wiecie, to wtedy wszystko jest, siedzi w tej darni i to jest najgorsze. I ta darń to już szczególnie łąki nieorane od wojny, nieruszane, też tam była mowa o tym. Orałem takie coś, bardzo ciężko szło. O, trzy biegi niżej. Telefon mi spadł. Złe miejsce było. Trzy biegi niżej potrafię nawet. Taką łąkę właśnie orałem. No bardzo ciężko to szło. Miał być tam początkowo filmik z tego, ale gdzieś później coś tam mi wyskoczyło. Bo na dwa razy to orałem tak na raty. Zjechać musiałem do domu i tak to wyszło. A tutaj nie ma co też się rozpętać za szybko, bo te korzenie są, mimo że resory w pługu, zabezpieczenia, wszystko pracuje, ale to zawsze można narobić. Jak tam orałem pod to żyto, no nie pod żyto, pod kukurydzę, bo pierwsza była też kukurydza oczywiście. I tam przy liściastym lesie jest lepsza ziemia, no to wiadomo, gatunki sobie wybierają według potrzeb te gleby i tam się zasiała olcha. Gdzieś tam powyrywałem te korzenie, jeden gdzieś w głębi jeszcze został, taka resztka, no to jak hukło zabezpieczenie, dopiero wtedy zrozumiałem, że zabezpieczenia resorowe nie tylko działają góra-dół, także w wzdłużnej płaszczyźnie tylko resorują. Skiba ucieka również na boki, bo złapał mi ten korzeń akurat na pierwszej skibie. Ja patrzę, kurde, coś się narobiło. Skiba została w dole, ja podniosłem pług. No niby cofnąłem kawałek wcześniej, ale jeszcze gdzieś mało. No już się narobiło. Dobra, jeszcze troszkę do tyłu jak odskoczyła, bo była wygięta w bok i oczywiście i w dół ją tam ten korzeń pociągnął. Tak naprawdę została w dole, a pług poszedł do góry. Ja podniosłem, wszystko wróciło na miejsce, pstryk. Trafiła na swoje tam te całe łoża i było dobrze, także już później wiedziałem, że pług jednak nie jest taki delikatny, może ogólnie nie jest, ale ma tam taki bajerek, że to działa na różne strony. Dokładnie nie wiem jak to w środku tam działa, ale jakoś ten resor napina po prostu, przyciąga tą skibę do tych takich półkoli, gdzie tam to ramię, całe ta słupica się odchyla. I po prostu ona wtedy na wszystkie strony potrafi tam sobie uciec, jak coś tam ją powstrzyma. Resory są z tego co widzę, tak sobie teraz pomyślałem, zaraz muszę policzyć. Jest raz, oj słabo widzę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem resorów jest.
To chyba są wzmacniane. Ale to nic nie było domawiane do pługa. On taki był na placu już. No to może przez to też to jest takie mocne. Nie wiem. Tak mi się wydaje. A czy na pewno tak jest? No możliwe, że to jest... O, właśnie. Skiba. Korzeń. No, ładne korzonki wyskakują. Trochę uniosę i od nowa, dobra. Jeszcze tam manitka prześwietli teren w tym miejscu. No, z wierzchu, co się dało, powyrywałem i nie widać, a no wiadomo, zawsze coś zostanie. No i nie wiem, muszę się zainteresować, sprawdzić w internecie, czy to jest jakaś opcja, że tutaj on miał po prostu dołożone jeszcze więcej piór, bo wydaje mi się, że 7 jest chyba dodatkowo, a w standardzie jest 5. Ale zobaczymy, nieważne. Ważne, że pół gorze i o to chodzi. O, na liczniku 28 arów już jest. O, gdzieś tak będzie, jak mówiłem, te 2 hektary. Zobaczymy. Tutaj jak to pryskać, źle było. Sobie klinków narobiłem, bo gdzieś tam łatwiejszą część działki wyrwałem wcześniej, w poprzednim sezonie, a tutaj teraz resztę kolejnej zimy. I to tak wyszło, ale już będzie jeden kawałek. Tutaj przejdzie kukurydza, tam jest żyto, zobaczymy. Albo pójdzie wszystko teraz pszenżytem, albo wszystko, cały ten kawałek kukurydzą. Tutaj będzie drugi raz, to też nic się nie stanie. Ludzie ogólnie u nas tutaj sieją kukurydzę już z 7 lat, rok po roku i tak jakoś to nic nie zmianują. No mi się to do końca nie podoba, ale tak robią. Kukurydza gdzieś w naszych stronach najbardziej się opłaca, najlepiej na tym wyjdą rzeźbą. Tym bardziej, że mają dzierżawy, no to nie ich ziemia jest i nie obchodzi ich to. Robią dla pieniędzy, aby było. Obornika też niewiele dają. O, znowu skipka skoczyła właśnie na bok. Ale tyle, że kukurydza to ma zawsze tej masy dużo i gdzieś ta próchnica zawsze tam zostanie, bo zboże, wiadomo, ścięta słoma, no zostaje w polu. Też nie radzę pozbywać się słomy tego typu, że sprzedajemy słomę, a nie włożąc żadnego obornika na pole, no to wszystko znika, no i lepiej tą próchnicę zostawić gdzieś tam, niech to się odbudowuje ta ziemia. A ludzie sprzedają słomę, obornika w zamian żadnego tam nic nie dają i to jest pole takie później jałowe. Ta ziemia jest całkiem inna, widać, że taka jest. No nie podoba mi się takie coś. Powinna ziemia swoje dostać i później się odwdzięczy, a tak oszukiwać to nie jest na długą metę dobre. A tutaj z kraju właśnie były sosny, z tyłu widać też u gór, oczywiście pozarastało to wszystko. Tam u gór jest, a tam już też takie duże, że musiałbym dużo pieniędzy dostać, żeby się podjąć tego wyrywania. To było jako tako. Zresztą mogliście okazję zobaczyć. Mieliście okazję. A tutaj z kraju właśnie sosny na słabszej ziemi. Tam gdzieś będzie 5. klasa. Na dole jest 4. I na tej 4. no to wiadomo, jakieś bardziej olchy już się zasiały, brzozy. No i tyle. Tak to nic innego tutaj nie widziałem. Ale dobra. Ja będę się żegnał. Być może pokażę jeszcze coś na innym polu. Ale to zobaczymy. Trzymajcie się, na razie. Patrzcie, odwróciłem pług właśnie po skończeniu nagrania, co się złapało, jaki korzeń. Będę musiał wysiąść to na końcu, tam wyrzucę do tego lasku. No, niespodzianki się zdarzają. Tak to jest.